To co teraz? To są nylony, a tu już wziąłeś sobie tego akustyka. Tak, tu jest akustyk, no. Tu są nylony. To są nylony, no. A tylko wygląda na akustyk. No ona jest taka, elektroklasy. Cześć Andrzej. Nie odpisujesz. Tak. To nie jest moim zwyczajem. Ale odpisuję po czasie. Potrzebuję czasu. Pokażę ci coś fajnego. Ale to jest dobrze ostroić, widzę, Dawid. Do trzeciej. No, tu. I to piwo, bo to ostroić. W domu byłem i co mnie spotkało? Ciekawe, czy na skrzypce też działa. Nieważne, jakie tam wiersze piszemy, jakie piszemy, to na skrzypce lepiej. Znasz Omara? Mój kolega. Też pisze poezję. Ja nie piszę poezję, ja piszę takie coś, co nie jest poezją. Takie krótkie, że tam nie ma metafory, że nie ma puenty. Ja inaczej rozumiem pisanie. He's saying that he's not writing a poetry, because he's writing a short. Co tam do nas? No, sytuowało się.
klucze! Z tym instrument nawet! Nie mam snika! Fryderyku! Nie płętą, tylko tym podmiotem lirycznym, nie? Trzymamy się w pisaniu tego punktu, który jest najważniejszy. Bo jeśli będziemy pływać, to po prostu to szybko to wychodzi. Ja mam takie ucho, że jak słyszę... Stałeś, że będziemy pełni. Pani mnie posadziła na miejscu honorowym do z Poznania. I wyobraź sobie poeta polonista, bo to już było dla mnie podejrzane. Pierwszy utwór, jaki przeczytał, bo jeszcze ten prowadzący był, to była konstrukcja barokowa, czyli tamto, tylko bez tego piękna barokowego. A na końcu, że to wszystko jest nieważne. Proszę, do góry. I mówię, że to konstrukcja barokowa powinna być piękna. A jeśli stwierdzasz kolego, że to wszystko nieważne, to co ty piszesz? Nieważne. I takie pytanie zadałem przy kilku wieczorach. Wiesz, ono ode mnie do maila, z tym mieliśmy takie pomiędzy sobą maile. On powiedział, że specjalnie się przygotowałem i robiłem haczyki. No słuchaj, wiesz, ludzie tysiące, jeśli się weźmie krytyczny, to po to, żeby jakiś pomóc, no, żeby nie tworzono sens. Bo też on na pewnym poziomie kolonista i wiesz, i tam dzieci uczysz polskiego. No i co on robi? Taka jest współczesna poezja głupia. Tak, tylko żeby też tą krytyką nie zabić, tylko całkowicie. No to wrażliwy człowiek, to może. No ale dobrze, no ale. Cokolwiek napisze, to zostało zbliżone. Słuchaj, ale. Dlaczego to nie? Nie było dziwne. Zabrali taki utwór improwizację, no to ja powiedziałem, że dopadli, zjedli, a że dalej żyć. Nie wiem. Po prostu takie co do tej epitafium, takie faktycznie zjadali. I w momencie zjadania wiadomo, że już jesteś tym, co nazwijmy duszą, jesteś zupełnie gdzie indziej. Czyli ciebie to nie boli. Tylko takie rozbieranie. Co najbardziej takie wyciszanie. Takie niesamowite. Ja czegoś takiego w życiu nie słyszałem. Ja nie miałem przez zjadanie, jak oni grają, to czujesz, że cię zjadają. Ja to odczułem jakby jakieś dopasne ziarę. Tak? I żarły ją, ale w momencie, kiedy... Tak, ale w momencie, kiedy zaczęli się, to już ofiara... Ofiara jest gdzie indziej. Widzi to po prostu, to było mną, to jest gdzie indziej. Obserwuje to jakby obserwator. Tak, obserwator pewnie, dokładnie. Dlatego to takie wyciszenie, takie przede wszystkim,
nie wiem. Ale to tak wygląda, że masz coś byłem zaskoczony, czegoś takiego. Czegoś takiego. Oni są niepewni. Tak się mi sobie i Podstawowe definiujemy ściśle, ale te wszystkie boczne słowa będą nas oddalały od właściwego sensu. Bo posługujemy się słowami, które są niezdefiniowane. To jest wszystko. To jest takie wszystko. Taki super gitarzysta, Amerykanin. Ja go słyszałem raz, jest niesamowity. Jutro ma. I taki wysoki, wysoki.
to słyszeć.